Jak Państwo wiecie, od wielu, wielu lat miasto i powiat wspólnie starają się doprowadzić do utworzenia hospicjum, czy też ostatnio oddziału opieki paliatywnej. Trudno zliczyć, ile się spotkań odbyło, trudno zliczyć, ile deklaracji padło. Ze wszystkich stron padały deklaracje: tak, jesteśmy za. Dzisiaj nie ma hospicjum i dzisiaj nie ma oddziału paliatywnego. Dzisiaj też odbyło się spotkanie, na które zaprosiłem przedstawicieli Rady Miasta, Rady Powiatu, Zarząd Powiatu z panią starostą i panem wicestarostą oraz dyrekcję SPZOS. Była to konsekwencja ostatniego spotkania, na którym ustaliliśmy dzisiejszy termin, podzieliliśmy się zadaniami. No i muszę powiedzieć, że smutny obraz dzisiejszego spotkania, dlatego że ze strony Rady Powiatu było dwóch radnych. Nie było pani starosty, nie było pana starosty, nie było żadnego członka zarządu, nie było kierownika Wydziału Zdrowia, nie było sekretarza, skarbnika, nikogo nie było, żadnego pracownika starostwa. Nie pojawił się też dyrektor SPZOS, ani żaden z jego trzech zastępców, żaden pracownik administracyjny. Dopisali jedynie czy aż radni miejscy. Na ostatnim spotkaniu umówiliśmy się, że wykonamy pewne zadania. Mimo tego, że gmina Kędzierzyn-Koźle nie jest stroną w rozmowach z Narodowym Funduszem Zdrowia, ja zgodnie z deklaracją po raz kolejny umówiłem się na spotkanie z dyrektorem opolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia z taką intencją, aby dopytać, czy istnieje możliwość kontraktowania usług opieki długoterminowej czy paliatywnej w roku przyszłym lub też w latach następnych, z zapytaniem, czy gmina może być beneficjentem potencjalnego kontraktu, czy też gmina mogłaby wesprzeć finansowo taką działalność. I przygotowałem na dzisiaj pewne propozycje i rozwiązania. I naprawdę z dużym smutkiem i nie potrafię się do tego odnieść i nie chcę sobie pozwalać na swoją ocenę, ale dzisiejsze spotkanie spowodowało jedną rzecz. Koniec rozmawiania. Koniec politykowania, bo zdrowie pacjentów, zwłaszcza terminalnie chorych, którzy od lat oczekują naszej pomocy, wymaga jasnych, jednoznacznych działań. W związku z tym, po dzisiejszym spotkaniu złożyłem wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta z bardzo krótkim programem obrad. Myślę, że nadszedł czas, żeby gmina, nie patrząc się na nikogo, na nic, zrealizowała swoje deklaracje sprzed wielu, wielu lat. I będę wnioskował i będę prosił radnych, aby pozwolili, by gmina wykonała sama to zadanie i ogłosiła konkurs na prowadzenie zadania dotyczącego opieki paliatywnej do czasu, aż uda się uzyskać kontrakt lub uda się porozumieć z powiatem lub uda się porozumieć ze szpitalem lub jeżeli nie uda się z nikim porozumieć, aż gmina sama wybuduje swój ośrodek. Taki wniosek wpłynął na biurko pana przewodniczącego z propozycją finansowania i rozpisania takiego konkursu. Nadszedł naprawdę czas na działania. To nie jest zabawa, koniec obietnic. I nie może być tak, że lokalni politycy bawią się nadzieją rodzin i pacjentów, którzy są śmiertelnie chorzy. Jeżeli chodzi o hospicjum, myślę, że powiedziałem dużo, przepraszam za emocje, ale mnie bardzo trudno się zdystansować do tego, bo dwa tygodnie temu naprawdę wyglądało na to, że wszystkie strony, a był też dyrektor ZOZ-u, byli radni powiatowi, są zdecydowani i umówiliśmy się na konkretne rozwiązania, konkretne działania. Dzisiaj obraz sali był smutny, bo strona powiatu po prostu była pusta. Nie wiem, czy macie Państwo jakieś pytania. Panie prezydencie, powiedział Pan, że o jakichś osobach, które bawią się zdrowiem pacjentów. To proszę wymienić, kto Pana zdaniem bawi się zdrowiem pacjentów? Od lat, jak wiecie, rozmawiamy wszyscy wspólnie i wszystkie strony pytane pojedynczo uważają: tak, potrzebne jest hospicjum, tak, potrzebny jest oddział paliatywny. Jak przychodzi już do konkretnych rozwiązań, to nie ma z kim rozmawiać.
co stało na przeszkodzie, nawet gdyby dzisiaj przedstawiciele powiatu lub SPZOZ-u powiedzieli, że nie możemy z jakichś powodów, ale nawet nikt się nie pofatygował, a dwa tygodnie temu umawialiśmy się na konkretne rozwiązanie. Mija trzeci rok kadencji, trzeci rok rozmawiamy, ludzie, którzy odpowiadają za miasto i powiat, że ważne jest utworzenie hospicjum, a nie ma żadnych działań. No ale ten zarząd jest nowy, tak? On działa dwa miesiące, więc trudno połączyć go winą za trzy lata. Nie, panie redaktorze, ale to jest tak, że członkowie zarządu są radnymi tej kadencji, a powiem więcej, być może niektórzy są radnymi kolejnej kadencji. I zgodnie z umową z gminą było tak, że każdego roku tej kadencji gmina przeznacza niemałe pieniądze na kolejne remonty i adaptacje pomieszczeń w szpitalu, gdzie docelowo w tym roku miało być przeniesienie oddziału neurologii, a w jego miejsce miał powstać oddział paliatywny. My nawet wiemy, że nie ma możliwości kontraktowania w roku przyszłym tego rodzaju usług i gmina jest zdecydowana i gotowa zapłacić za pobyt naszych mieszkańców na tym oddziale. Jakie są szacunki kosztowe, ile przynajmniej wstępne szacunki z grubsza mówią o tym, że to jest koszt rzędu 600 tysięcy złotych rocznie. Na ile miejsc, panie prezydencie? My szacujemy, że około 6-8 łóżek jest potrzebne dla mieszkańców naszego miasta. Więc my jesteśmy naprawdę gotowi i jesteśmy zdeterminowani, żeby ten oddział powstał, bo naprawdę grube lata o tym rozmawiamy. I nic się takiego nie wydarzyło, a tym bardziej nie rozumiem. Ja mam świadomość, że to jest nowy zarząd, ale przedstawiciele zarządu powiatu są w Radzie Powiatu tą kadencję albo dwie. I znają wszystkie ustalenia, wszystkie to ci radni przyjmowali plan rozwoju SPZOS. Jeżeli dobrze pamiętam, pod koniec roku 2011, gdzie jasno zarysowana była droga, to oni wprowadzili do statutu SPZOS oddział paliatywny lub hospicjum. I to jest jasne. Dwa tygodnie temu ustaliliśmy, że każdy podzieli się zadaniami. Ja się wywiązałem z ustaleń. Odwiedziłem pana dyrektora NFZ-u, spotkałem się z dyrektorem SPZOS i bardzo krótko, mimo moich usilnych starań o spotkanie, rozmawiałem z panią starostą i z panem wicestarostą. Dzisiaj efekt jest taki, że ze strony powiatu poza dwójką radnych nie było nikogo. Co stało na drodze, żeby przysłać jakiegokolwiek pracownika, kierownika wydziału, kogokolwiek? Panie prezydencie, kiedy miała się odbyć ta sesja? Zgodnie z przepisami w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej przewodniczący Rady Miasta ma obowiązek zwołać taką sesję. Panie prezydencie, a może jest tak, że pan teraz tak zdecydowanie mówi, ile się chce rozwiązać sprawę hospicją, o której mówimy od wielu lat, no bo jest referendum. Jasne, rozumiem, że z chwilą ogłoszenia referendum, czy może nawet z chwilą, kiedy grupa referendalna zaczęła zbierać podpisy, trzeba przestać pracować, bo cokolwiek się w mieście nie wydarzy, a jest efektem wielu lat pracy, będzie, że tak powiem, oceniane, no tak, bo się coś wydarzyło, bo jest referendum. Nie. Referendum nie ma prawa wstrzymywać normalnego funkcjonowania gminy. I te spotkania, o których mówimy odnośnie hospicjum, czy wiele, wiele innych wydarzeń się po prostu działo, jest efektem wytężonych miesięcy pracy. I to nie jest tak, dwa tygodnie temu nie wiedzieliśmy, czy będzie referendum, czy nie będzie referendum. A wszyscy jednoznacznie deklarowali tak, hospicjum lub oddział paliatywny są bardzo potrzebne. Panie prezydencie, ja mam dwa pytania. Jak rozumiem, to hospicjum miałoby powstać w przyszłym roku za pieniądze gminy, dlatego że pieniądze w budżecie mogą się znaleźć właśnie w tym budżecie na przyszły rok. Nie. Są już w tym budżecie? Nie. Sesja nadzwyczajna jest zwołana i program obrad jest bardzo krótki. Uchwała o podjęciu działań przez gminę celem utworzenia ośrodka opieki paliatywnej oraz zmiany w budżecie, które zabezpieczają środki w tym roku i wieloletnia prognoza finansowa na rok następny. Bo koniec naprawdę oczekiwania. Ta kadencja trwa 3 lata, poprzednia kadencja 4, a jeżeli dobrze sięgam pamięcią, to kolejną kadencję wstecz rozmawiano o utworzeniu hospicjum. Tylko ten, kto nie zetknął się osobiście lub z chorobą członka rodziny, nigdy nie wie naprawdę, z czym się trzeba zderzyć. I naszym zadaniem jest po prostu pomóc tym pacjentom. Drugie pytanie, czy jest wizja, jeżeli te środki zostaną przeznaczone na ten cel, bo wiemy o tym, że nie ma gmina lokalna, nie ma przygotowanego, komu gmina zleci
w jaki sposób to będzie wyglądało. Ja rozumiem, że teraz jest mowa tylko o środkach i jakby zamierzeniu, może być może bardzo konkretna, ale jakby to miało wyglądać? Czy my to zlecimy na przykład ZOZ-owi? Mógłby pan parę słów? Już odpowiem. Gmina zamierza powierzyć wykonania zadania w formie konkursu, do którego zaprosimy wszystkie podmioty, które są w stanie zrealizować ten konkurs. Cel jest jeden, utworzenie ośrodka całodobowego opieki paliatywnej. Oczywiście, że SPZOS może przystąpić do tego konkursu. Być może to działanie ze strony gminy otworzy oczy, zdopinguje, zmotywuje dyrekcję SPZOS-u, być może powiat. Ja tego nie wiem, ale dzisiaj naprawdę nie jest trudno oddzielić emocje, ale dzisiaj obraz na tej sali obrad był po prostu smutny. Po jednej stronie siedzieli przedstawiciele gminy, a po drugiej stronie były puste krzesła, gdzie partner od 3 lat regularnie otrzymywał od nas wsparcie finansowe i to nie są małe kwoty. Gdyby gmina podjęła 3 lata temu taką decyzję, to dawno mielibyśmy tak wyposażone hospicjum, że moglibyśmy i pewnie jeszcze mielibyśmy kontrakt, bo był wtedy okres kontraktowania. Ale chcieliśmy pomóc powiatowi ze szpitalem, bo szpital też jest ważnym zadaniem i zdrowie mieszkańców jest ważne, ale umawialiśmy się na pewne rozwiązania. Ja jestem nawet w stanie przyjąć takie założenie, że być może nowy zarząd powiatu zmienił zdanie, ale na zasadach partnerskich trzeba przyjść, powiedzieć, słuchajcie, nie możemy, nie chcemy, mamy inną wizję, cokolwiek. A dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że tak naprawdę miasto zrobi samo to hospicjum. Każdy podmiot, który zechce wziąć udział i spełni nasze wymagania i będzie miał odpowiedni poziom, może stanąć do tego konkursu. Były podpisane jakieś porozumienia, umowy na przekazywanie tych środków całym remontu oddziałów w szpitalu. Czy teraz jak ma wyglądać współpraca gminy z powiatem, skoro powiat się nie wywiązał z pewnych porozumień, czy też... Jest uchwała Rady Powiatu, która wskazywała drogę rozwoju czy restrukturyzacji szpitala i przygotowania do nowych wymogów rozporządzenia ministra zdrowia odnośnie warunków lokalowych, jakie szpital musi spełnić. I gmina aktywnie brała w tym udział, mówiąc wprost, przekazywała środki. Przykładem jest oddział ortopedii w nowym skrzydle szpitala. W tym roku miał być oddział neurologii. Nie ma twardego porozumienia na piśmie takiego, które zobowiązywałoby obydwie strony, ale my jesteśmy partnerami. Gmina to jest powyżej 60% powiatu, więc uznaliśmy, że jesteśmy partnerami we wszystkich dziedzinach, łącznie ze służbą zdrowia. Dzisiaj jest jak jest. Ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć, że nie będzie tych pieniędzy. Ja tylko widziałem reakcję radnych gminy. My wywiązywaliśmy się z naszych... Na przykład namawia do tego, żeby te środki zostały zdjęte i na przykład przeznaczone na funkcjonowanie działu paliatywnego? Znaczy ja będę namawiał i wskazałem w projekcie propozycji uchwały budżetowej, wskazałem źródło finansowania. Mieliśmy pewnego rodzaju oszczędności i na wydatki bieżące, które pokryją koszty funkcjonowania tego oddziału czy też hospicjum, gmina ma. Czy radni zechcą przekazać pieniądze na oddział neurologii? Mnie jest bardzo trudno powiedzieć. Dzisiaj byli oburzeni. Ja rozumiem to oburzenie. Nie ma prawa być polityki, jeżeli chodzi o te takie rzeczy. Można się spierać o różne rzeczy, można przedstawiać różne opcje polityczne, różne rozwiązania, ale jeżeli wszyscy się zgadzają, że taki ośrodek jest potrzebny, to ja nie potrafię zrozumieć, dlaczego dzisiaj tak wyglądało to spotkanie. Kiedy miałby rozpocząć funkcjonowanie oddziału paliatywnego, od 1 stycznia czy później? Chcielibyśmy jak najszybciej, w konkursie zaproponujemy być może nawet grudzień, a na pewno styczeń przyszłego roku. Pieniądze w projekcie uchwały budżetowej będą zabezpieczone w pewnym stopniu na ten rok. Być może potrzeba wesprzeć partnera, który zechce stanąć do konkursu w pewnych przygotowaniach, ale na pewno od 1 stycznia zrobimy wszystko, żeby ten oddział lub hospicjum po prostu przyjęło pierwszych pacjentów. Ja rozumiem, że będzie konkurs, panie prezydencie, ale czy pan zna ewentualnych partnerów już? Prowadził jakieś rozmowy, panie prezydencie, z kimś, kto mógłby się podjąć takiego zadania? Nie, trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, ale wiem, że samorządy w ten sposób rozwiązują tego typu problemy. Podmiotów medycznych jest dużo, ale być może tego rodzaju ruch będzie zastrzykiem energii dla powiatu. Ja nie umiem powiedzieć, bo to jest kolejne spotkanie. Dzisiaj na początku radni zaproponowali, a może ustalmy kolejny termin, ale sami się zmitygowali. Kolejny termin na co? Na kolejne spotkanie, które się może skończyć tak dzisiaj?
Ja jestem wzburzony, bo ja jestem lekarzem i miałem okazję ostatnio z rodziną, która jest dotknięta nieszczęściem, rozmawiać. Członek tej rodziny właśnie umiera na nowotwór. I tylko jedną uwagę usłyszałem. Dlaczego od lat obiecujecie? Szczerze powiem, że nauczyłem się, sprawując funkcję prezydenta, szukać i starać się udzielać sensownych odpowiedzi opartych na faktach. Tutaj mogłem tylko spuścić głowę. Więc ja naprawdę uważam, że koniec. I proszę, panie redaktorze, oddzielić sprawę referendum, bo referendum nie ma prawa niczego zablokować, zwłaszcza jeżeli chodzi w takim trudnym temacie, a niezwykle istotnym i ważnym. My mówimy o kilku milionach złotych w ostatniej kadencji. Nie pamiętam dokładnie kwoty, 1 800 000 na oddział ortopedii, wcześniej podobna kwota, więc a my trzymaliśmy się ustaleń, bo ja uważam, że nieważne kto zarządza powiatem, z różnych powodów występowały zmiany, ale pewne ustalenia są dobre dla mieszkańców powiatu. I rozbudowa szpitala, spełnienie wymogów, warunków, zwłaszcza z tego, co słyszeliśmy od pana dyrektora SPZOZ-u, w trudnej sytuacji finansowej takie wsparcie gminy no jest idealne i to się wpisuje. Merytorycznie, logistycznie, ekonomicznie oddział paliatywny czy też hospicjum powinno się znajdować w budynku SPZOZ. Łatwiej aptekę, pralnię, dyżury zabezpieczyć. Wszystko to ma sens. Co więcej, ZOS na tym zyskuje. Przenosiny neurologii powodują oszczędności, które wskazał pan dyrektor, jeżeli chodzi o transport pacjentów. Pacjent z udarem nie jest wożony z oddziału neurologii na tomografię komputerową. Wszystko jest na miejscu. Więc ja szczerze powiem, nie potrafię zrozumieć tego. I myślę, że jasno można stwierdzić, że jest to po prostu polityka. Ale nie bawmy się zdrowiem mieszkańców. Wniosek o sesję w tym trybie wynika z tego, że w ostatnim czasie odbyło się kilka spotkań, między innymi na które byliście zaproszeni Państwo jako radni miasta, przedstawiciele Rady Powiatu, zarząd powiatu, dyrektor SPZOS. Zostałem zobligowany do wykonania pewnych działań, z których na tych spotkaniach zdawałem relacje. Nie wszyscy radni miejscy zechcieli brać udział w tych spotkaniu. W związku z tym, że mamy informację ze starostwa powiatowego, że dopóki nie uzyskamy kontraktu, a nie mamy takiego kontraktu mieć w 2014 roku, na pewno starostwo życzy nam powodzenia i cieszy się, że zajęliśmy się tak trudnym tematem, a w związku z tym, że nie tylko tej kadencji, ale ostatnich dwóch wcześniej rozmawialiśmy na temat hospicjum. Uważam, że trzeba podjąć jednoznaczną deklarację. Mieszkańcy oczekują od nas odpowiedzi, czy będzie hospicjum lub też oddział paliatywny, czy też nie. I trzeba jednoznacznie się wypowiedzieć w tym temacie. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Kopeć. To wszystko jest jasne i być może nawet w wielu miejscach się z panem zgadzam, panie prezydencie. Ale to cały czas nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego projekt tej uchwały nie przeszedł przez komisję. Tryb procedowania uchwał w Radzie Miasta jest taki, że bez względu na to, czy toczą się jakieś rozmowy ze starostwem, czy toczą się jakieś rozmowy z NFZ-em, kiedy jest projekt uchwały, to opiniują ten projekt uchwały odpowiednie komisje. I wszystko to, co pan powiedział przed chwilą, to może jest jakieś wytłumaczenie, ale nie wytłumaczenie tego, dlaczego komisje tak ważnej uchwały nie opiniowały. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, proszę bardzo. Rozumiem, że według pana słów wydarzyły się jakieś okoliczności, które powodują, że nagle Komisja Rady Miasta, która od
dłuższego czasu popiera utworzenie hospicjum lub oddziału paliatywnego, zmieniła zdanie. Ja rozumiem, że jeżeli tak jest, to bardzo proszę o dyskusję lub podjęcie jakich działań. Ja uważam, że koniec już opowiadania o tym, że chcemy utworzyć oddział paliatywny czy też hospicjum. Na spotkaniach, na których omawialiśmy możliwości, stan faktyczny i dalsze postępowanie odnośnie utworzenia hospicjum, państwo zobligowaliście mnie do pewnych działań. Padły sugestie między innymi ze strony radnego Peczkisa, i zgadzam się z nim w 100%, że może jeżeli jest tak, że nie ma partnera po drugiej stronie, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe, to trzeba podjąć działania, żeby gmina samodzielnie utworzyła taki oddział. Pamiętacie państwo, rozmawialiśmy między innymi nie tylko z SPZOZ-em o wsparciu, przenosinach oddziałów, a na końcu otworzenia oddziału paliatywnego lub hospicjum, ale rozmawialiśmy też z Caritasem Diecezji Opolskiej o takim zadaniu. Możemy do tego zadania zaprosić podmioty zewnętrzne, to mogą być publiczne, niepubliczne podmioty, a ja już nie pojadę do księdza biskupa na spotkanie opowiadać, że chcemy, tylko ksiądz biskup jako odpowiedzialny człowiek oczekuje konkretów od gminy. Te konkrety od 2-3 lat tylko są jakby w sferze opowiadań. Mam ustalone spotkanie z księdzem biskupem, ale żeby być partnerem w rozmowach z kimkolwiek, a w szczególności z Caritasem, trzeba wykonać pewne ruchy i jest stąd propozycja, abyśmy ogłosili konkurs i zlecili wykonanie każdemu podmiotowi, który zechciałby wykonać to zadanie, oczywiście po spełnieniu odpowiednich wymagań tego zadania. Czy komisja finansowa zaaprobowała, rozumiem, jakiś plan finansowy, który być może został komisji przedstawiony? Nie wiem, bo nie jestem członkiem tej komisji, nie biorę udziału w jej pracach. Rozumiem, zgłosił się pan prezydent, proszę bardzo. Ja tylko chciałem powiedzieć, że nie powiedziałem, że komisji jest obojętne, czy to jest to hospicjum, czy oddział paliatywny, to po pierwsze, a po drugie, no bardzo szkoda, że teraz pan się wypowiada, a nie zechciał pan poświęcić czasu na 2 spotkania, na które byli zaproszeni wszyscy radni miasta i powiatu, przedstawiciele SPZOZ-u, ale rozumiem, że być może nie było to aż tak ważne. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, jeśli pan wczytałby się w statut gminy, to dostrzegłby pan takie punkty, które mówią o tym, że komisje, że Rada Miasta pracuje poprzez komisję i poprzez sesję Rady Miasta. Tak w statucie stoi, że odpowiednie projekty uchwał są dyskutowane podczas obrad komisji problemowych. Może pan oczywiście robić dodatkowe spotkanie, absolutnie ja nic nie mam przeciwko temu, aczkolwiek ja rezerwuję sobie czas na komisje problemowe i wtedy jestem w stanie, jeśli są ważne uchwały mnie interesujące, wziąć udział w obradach takiej komisji. Natomiast pan stosuje drogę, która absolutnie jest drogą, może nie łamiącą statut, ale niestatutowo, może nawet łamiącą statut, bo skoro statut stanowi, że komisje problemowe opiniują odpowiednie uchwały, no to cóż jest to innego jak złamanie statutu, to co mamy, z czym mamy do czynienia w tym momencie. Więc tak jak mówię, panie prezydencie, pan być może nie ma czasu, żeby brać udział w komisjach problemowych i organizuje pan sobie spotkania, kiedy panu jest dowolnie, natomiast droga statutowa jest taka, że opiniujemy uchwały na komisjach problemowych i to przede wszystkim tam pan powinien skierować te uchwały i to tam powinien pan przekonywać radnych co do tego, że te uchwały są zasadne i warte do podjęcia. Dlatego proszę mi nie mówić, że nie mam czasu na spotkania. Jeśli pan wprowadziłby ten temat na odpowiednie komisje problemowe, to niech mi pan wierzy, znalazłbym czas. Natomiast w tym momencie, kiedy pan organizuje spotkania z 2-3-dniowym wyprzedzeniem, to proszę mi wybaczyć, ale nie wszyscy mają czas, żeby sobie zawodowo to wszystko poukładać, tym bardziej, że organizuje pan te spotkania w godzinach pracy. Z tego, co słyszałem, to w taki sposób potraktował pan również starostę Kędzierzyńsko-Kozielskiego, wystosowując zaproszenie na spotkanie, które miało się odbyć we wtorek, w piątek. Więc no, skoro ja mam określone sprawy zawodowe, to rozumiem, że pani starosta również ma określone sprawy i ciężko jej
zorganizować się w tak krótkim terminie i poprzesuwać wszystko, kiedy pan wysyła zaproszenie mailem w piątek, nie wiem czy w godzinach porannych czy popołudniowych, ale jeszcze w piątek dostał pan odpowiedź, że z tego co wiem, że ten termin jest dla starostwa niedogodny. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że odpowiedź prosi pan prezydent. Proszę bardzo. Tak, bardzo bym prosił. No, szkoda, że nie zna pan faktów i pan się wypowiada odnośnie terminów spotkań, bo te terminy były wspólnie ustalone z długim wyprzedzeniem, bo co najmniej 2 tygodnie czasu wcześniej pani starosta wiedziała, że drugie takie spotkanie odnośnie hospicjum się odbędzie. Ale ja doskonale sobie zdaję sprawę, że pani starosta ma mnóstwo obowiązków i nie mam zastrzeżeń do tego, że pani starosty nie było. Jednoznacznie starostwo, zarząd się opowiedział odnośnie dalszej współpracy z gminą celem utworzenia hospicjum czy też oddziału paliatywnego, ale z ogromnym smutkiem przyjąłem nieobecność nikogo z zarządu, nikogo, żadnego pracownika starostwa powiatowego. Ja naprawdę rozumiem, że pani starosta ma mnóstwo zajęć i trudno było jej znaleźć czas, żeby się spotkać. Nie mam do tego zastrzeżeń, ale mam zastrzeżenie do tego, że nie było nikogo, kierownika Wydziału Zdrowia, żadnego pracownika, sekretarza powiatu, kogokolwiek. Więc proszę nie mówić, że to jest tak, że to spotkanie było zapowiedziane w piątek, bo wspólnie umawialiśmy się 2 tygodnie wcześniej na to spotkanie. Miałem okazję wcześniej kilkukrotnie widzieć się z panią starostą, rozmawiać na temat hospicjum, więc ja nie mam zastrzeżeń do tego, że nadmiar obowiązków nie pozwolił być pani staroście, ale mam zastrzeżenie do tego, że nie było stać pani starosty, żeby wysłać kogokolwiek na to spotkanie. I proponuję przejść do dyskusji merytorycznej i podjąć jakąkolwiek decyzję, czy działamy, czy nie, dlatego że rok się kończy i można spróbować jeszcze rozpisać postępowanie konkursowe i wyłonić podmiot, który zechciałby poprowadzić hospicjum, lub jeżeli tak jest, panie radny, to może trzeba powiedzieć mieszkańcom, że tak naprawdę przez te kilka lat to tylko opowiadaliśmy o tym, że nam zależy, a jest to po prostu teraz wojna polityczna. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Andrzej Kopeć. Rozumiem, że ta uchwała nie była opiniowana przez żadne komisje, w tym komisję finansową. Panie prezydencie, mi jest po prostu smutno, jest mi żal, że pan temat, o którym mówimy już drugą kadencję, próbuje rozwiązać w taki sposób. Miał pan tyle czasu, żeby to wszystko spokojnie przygotować, te uchwały spokojnie, cały czas mogą jeszcze przejść przez komisje problemowe, mogą zostać przedyskutowane. Co więcej, jakby nie było, lider Komitetu Wyborczego Tomasza Wantuły, miał pan przez 2 czy nawet 3 lata 3 członków w zarządzie powiatu, miał pan większość w Radzie Miasta. Mógł pan ten temat spokojnie przeforsować, tak jak pan sobie to wyobrażał na początku. W momencie, kiedy pan to wszystko utracił, nagle wziął się pan tak naprawdę do roboty i robi pan to jeszcze w taki sposób, że łamie pan statut. No przykro mi, że pan to załatwia w taki sposób. Ja sobie zdaję sprawę, czym to jest powodowane. No, gonią pana terminy. Natomiast przejdźmy, tak jak pan powiedział, do konkretów, do tego, co jest zapisane w tej uchwale. Porozmawiajmy o tym, bo skoro nie mieliśmy czasu rozmawiać wcześniej, więc porozmawiajmy o tym dzisiaj. Czy faktycznie jest nam wszystko jedno, czy my chcemy mieć na terenie gminy oddział paliatywny czy hospicjum? Bo na to sobie musimy odpowiedzieć, podejmując tę uchwałę. Bo ta uchwała daje prezydentowi wybór i w momencie jej podjęcia już nie będziemy decydować o tym, czy chcemy mieć oddział paliatywny czy hospicjum, ponieważ ten wybór zostawimy prezydentowi. Więc no myślę, że to jest, jeżeli już zgadzamy się na taki sposób procedowania tej uchwały, a ja się z tym nie zgadzam, to odpowiedzmy sobie przede wszystkim na to pytanie. Czy jest nam wszystko jasne? Proszę bardzo, pan prezydent.
Ja tylko pragnę przypomnieć panu radnemu o takich ustaleniach, które poczyniliśmy 3 lata temu wspólnie. Gmina Kędzierzyn-Koźle i powiat kędzierzyńsko-kozielski. I wtedy pan nie krzyczał, kiedy gmina co roku przeznaczała znaczne pieniądze, bo cel był jeden na końcu. Pomagamy szpitalowi, a na końcu po przenosinach oddziału neurologii powstaje oddział paliatywny. I rozumiem, że wtedy było wszystko dobrze, łatwo było przyjmować pieniądze dla powiatu. Teraz pan krzyczy, że nagle ja mam termin. No oczywiście, że tak. Jeżeli pan ma zaburzenia pamięci, ja chętnie po sesji pomogę, akurat znam się na tym i możemy jakoś to ogarnąć razem, bo to ciężko się żyje. Ja tylko chcę powiedzieć, że umawialiśmy się 3 lata temu wszyscy i gmina regularnie dawała pieniądze dla szpitala i uważam, że to były dobrze wydane pieniądze, ale finał miał być taki, że w tym roku obiecaliśmy wszyscy, radni miasta i powiatu, że wesprzemy szpital, przeniesiemy oddział neurologii, a w to miejsce powstanie oddział paliatywny lub też hospicjum. W zależności od tego, co uznamy za stosowne, oczywiście kierując się autorytetami medycyny, takimi jak na przykład konsultant regionalny medycyny paliatywnej. Jest dzisiaj 7 październik, kończy się rok, ani nie pomogliśmy SPZOZ-owi, ani nie wywiązaliśmy się z naszych deklaracji jako gmina. Co więcej, SPZOZ był uprzejmy, czy powiat, skonsumować nasze wsparcie i zdeklarować na piśmie, że no niestety trzymamy za was kciuki i cieszymy się, że zrobimy oddział paliatywny. Dlatego uważam, że powinniśmy podjąć decyzję i stąd wniosek o sesję nadzwyczajną. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Kopeć. Panie prezydencie, mówi pan, łatwo było przyjmować pieniądze przez powiat, jakbym ja te pieniądze przyjmował. Panie prezydencie, ja myślałem, że po prostu te prace nad takim ważnym tematem będą wyglądały tak, że zarówno radni z powiatu, jak i radni z miasta, którzy są zainteresowani tym tematem żywo, starosta, prezydent miasta wypracują jakieś porozumienie, które później zostanie przedstawione na sali obrad zarówno Rady Miasta, jak i Rady Powiatu. Rozumiem, że do takiego porozumienia nie doszło. Pan ma w tym momencie swoją wizję, jak przeprowadzić i rozwiązać ten temat, to przedyskutujmy to, ale dlaczego nie mogliśmy tego zrobić normalnym trybem? Nie rozumiem, czekamy 3 lata w tej kadencji, 4 lata w poprzedniej i nagle pomijamy tryb statutowy i robimy taki bardzo szybki ruch. No, naprawdę trudno mi jest to zrozumieć, ale ja już dziękuję na ten moment, oddam innym głos. Wydaje mi się, że gmina Kędzierzyn-Koźle nie współpracowała i współpracować z powiatem nie będzie, tak mi się wydaje. Z bardzo prostej przyczyny, ponieważ to są działania nasze w stosunku do powiatu, to są perły przed wieprze. Przystąpmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciwny, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu, proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Za 19, przeciw 0, wstrzymujących się 0, obecnie nie głosujący 0. listopada, to jest data wyznaczona przez komisarza wyborczego w Opolu. Macie prawie 7 tygodni na to, aby przekonać mieszkańców do pójścia do urn. Jak chcecie tego dokonać? Będziemy bezpośrednio rozmawiali z mieszkańcami na ulicy, będziemy się starali przekonać ich do samego udziału również za pomocą pisma, języka pisanego. To będą plakaty, to będą jakieś ulotki. Komiks, czy komiks wróci do aktywności, bo na czas referendum tych odcinków nowych nie ma? No, z tego co pamiętam, w tym okresie referendalnym pojawiły się 2 odcinki, więc rzeczywiście pojawiają się trochę rzadziej, bo mówimy tu o Atokozłach, ale no, w ramach możliwości na pewno kolejne odcinki powstaną. Jeśli chodzi o samą kampanię referendalną, to mamy opracowany taki dosyć solidny plan. Oczywiście nie będziemy zdradzać tego teraz, tego na czym on będzie polegał. Dowiedzą się państwo tego w swoim czasie.
Ale jak ostatnio tak mówiliście, kiedy pytałem w tej już drugiej fazie zbierania podpisów, to niczym nowym nie zaskoczyliście. Ostatecznie było po prostu zbieranie podpisów, chodzenie po domach i tyle. Więc może ujawnijcie trochę rąbka tajemnicy, uchylcie. No, nie możemy tego zrobić, to mają być niespodzianki, a niespodzianki zbyt wcześnie ujawnione przestają być niespodziankami, więc wszystko w swoim czasie. To znaczy, można już zauważyć naszą aktywność na przykład w internecie. Pojawiają się pierwsze spoty, które reklamują i zachęcają do pójścia do urn właśnie i głosowanie w referendum. Także mam nadzieję, że takich spotów będzie więcej. Będziemy starali się wykorzystywać różne jakby środki komunikacji tak, aby dotrzeć do ludzi w różnym wieku. No właśnie, ludzie w różnym wieku. Na razie mam wrażenie, że jednak decydującą grupę zarówno inicjatorów referendum, jak i głównych uczestników, tych waszych kibiców, sympatyków, stanowią ludzie młodzi. A co z tymi starszymi? Ludzi starszych troszeczkę trudniej przekonać do demokracji bezpośredniej. Trzeba im tłumaczyć więcej, trzeba im tłumaczyć, skąd pochodzi, na czym polega. Ludzie jeszcze tkwią w poprzedniej epoce, mimo wszystko ci starsi. No ale też jest tak, że jak na razie te nasze działania zachęcające ludzi do wzięcia udziału w referendum zwiążą się głównie z internetem. To jest w zasadzie pierwsze kilka dni kampanii, a do ludzi starszych dociera słowo pisane niż to, które się pojawia w internecie. I pewnie w ten sposób ich przekonamy. Czym chcecie ich przekonać? Znaczy, jakich argumentów chcecie użyć? Czy poznamy jakieś nowe argumenty, nowe kwestie będą poruszane? Siłą rzeczy te dwa miesiące wakacyjne w dużej mierze zdominował basen, no ale basen to już dzisiaj sprawa nieco przebrzmiała. Tak, to znaczy tak naprawdę to nie jest sprawa przedmiała, bo do dzisiaj nie jest wyjaśnione i mamy nadzieję, że radni i wszyscy ludzie, którzy się tym zajmują, doprowadzą sprawę do końca i wyjaśnią ten temat. Kto zawinił, czy rzeczywiście zdrowie ludzi było zagrożone, bo to naszym zdaniem jest bardzo poważna sprawa. Jeśli chodzi o dalsze argumenty, to tak jak mówię, będą się pojawiać systematycznie w internecie i będą związane z naszymi publikacjami, z naszymi filmami. Systematycznie będziemy o nich mówić i będziemy poruszać kolejne tematy. W ostatnim czasie prezydent ma parę dobrych strzałów, bo jednak temat hospicjum widać, że wreszcie wziął się do roboty i mówi, że nawet jeżeli z powiatem się nie umie porozumieć, to hospicjum będzie. A w zasadzie nie hospicjum, a oddział paliatywny, bo w tej chwili mowa jest o oddziale paliatywnym. Słyszymy o inwestorach, którzy mają się pojawić na polu południowym. Z kolei prokuratura umarza kolejne sprawy, więc może jest tak, że jest lepiej. Panie redaktorze, to powiedzmy o wszystkim. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że z Kędzierzyna ucieka jeden z inwestorów, firma Polmak z Blachowni. Dowiedzieliśmy się, że nie będzie już jeszcze w tym roku ścieżki rowerowej na Wale, ścieżki, która była. A jeżeli chodzi o sprawy w prokuraturze, to nie wszystkie są jeszcze umorzone. No jeszcze nie wszystkie, mówimy o po kolei, umorzaniu kolejnych. Czyli waszym zdaniem dalej się nic nie zmieniło, dalej prezydenta należy odwołać? Jak najbardziej jest to warunek rozwoju miasta, waszym zdaniem? W tym miejscu warto dodać, że tak naprawdę wszystkie działania prezydenta jak na razie opierają się na słowach. Od samego początku prezydent dużo obiecuje, że prowadzi rozmowy, że coś zrobi, że już niedługo zostanie wbita pierwsza łopata. Do tej pory nie mamy z tym nic do czynienia. Tak samo jest w przypadku tych rzeczy, które wymienił pan redaktor. No, słowa, słowa i nic więcej. No, kiedyś się kończy cierpliwość. 6500 osób już doszło do wniosku, że ich cierpliwość się skończyła. I mamy do czynienia z referendum. My zamierzamy bazować na konkretach, na konkretnych sprawach. Będziemy starali się też tutaj uzyskiwać opinie fachowców, którzy mamy nadzieję, że nas wesprą i będą też krok po kroku tłumaczyli, jak te sprawy w mieście wyglądają. Także mamy nadzieję, że właśnie te konkrety, a nie jakby pływanie czy obietnice, tak, które możemy usłyszeć z ust prezydenta i jego współpracowników, że my tutaj tymi argumentami, konkretami jesteśmy w stanie przekonać mieszkańców. Mówicie o ekspertach, a jak wasze relacje z partiami politycznymi? PiS zapowiedział happeningi. To było uzgodnione z wami, czy to jest ich inicjatywa? To było z nami uzgodnione. Wszystkie działania, które są związane z referendum, uzgadniamy razem. My działamy razem. To jest porozumienie ponad podziałami. Wszystkie partie współpracują razem ze sobą i z obywatelami, żeby razem zmienić to miasto. A jaką postawę przyjmuje w tej chwili SLD? Bo tam sytuacja nie była taka jednoznaczna, jak w przypadku Platformy czy PiSu. No, to jest pytanie do pani Jolanty Kąsek. Ona jest przedstawicielem lewicy w naszym komitecie i z nią trzeba by porozmawiać na ten temat. Dobrze. W takim razie co? Czekamy na efekty i na kolejne działania.
Będą. Doczekacie się. Panie prezydencie, 17 listopada referendum w sprawie odwołania pana ze stanowiska. Weźmie pan udział? Nie, nie wezmę. A dlaczego? Dlatego, że inicjatywa referendum, która z założenia miała być inicjatywą obywatelską, jest inicjatywą polityczną. Dlatego nie wezmę udziału w tym referendum. Panie prezydencie, zapowiadał pan na antenie Radia Park, że będzie wręcz nawoływać do brania udziału w referendum, tak aby poszli do niego zarówno pana przeciwnicy, jak i zwolennicy. Dlaczego pan zmienia zdanie? Nie, nie zmieniłem zdania i jeszcze raz podkreślam, że od początku mojej kadencji uważałem, że samorządność i demokracja nie powinna się skończyć tylko w dniu wyborów, a każdego dnia mamy prawo i obowiązek jako mieszkańcy mieć wpływ na władzę. Na przykład budżet obywatelski, rady osiedli, rada seniorów, rada młodzieżowa miasta i tak dalej, czyli te działania każdego dnia powinny być realizowane. I na takie referendum, o takim referendum się wypowiadałem, za takim referendum byłbym za. Dla mnie to referendum jest politycznym referendum. Nie zamierzam brać udziału i wszystkich, którzy popierają mnie lub chcą, żebym dokończył swoją kadencję, będę prosił, żeby też nie brali udziału w tym referendum. No ale to, że trzy partie, czyli Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, a w każdym razie członkowie tych partii uczestniczyli w komitecie referendalnym, nie zmienia faktu, że zaangażowali się w niego też obywatele i że zebrali 6,5 tysiąca podpisów. Z których ważnych jest 5 z groszami i oczywiście, że tak, dla mnie, jak dla wszystkich włodarzy gmin, w których odbywały się czy odbędą referenda, jest to ważny głos, nad którym się trzeba pochylić i posłuchać wszystkich argumentów, mimo tego, że wiele z tych argumentów zgłaszanych przez komitet referendalny no, nie polega na prawdzie, ale nawet jeżeli tak jest, to trzeba się przyjrzeć. Nadal jednak uważam, że to referendum nie jest referendum obywatelskim, jest po prostu politykowaniem i zabawą miastem i na to się nie chcę zgodzić. A poza tym warto podkreślić, że komitet referendalny nie pokazuje, co dalej. Więc oczywiście można podjąć próbę i odwołać Tomasza Wątułę, ale co dalej przez ten rok? Będzie komisarz, nie będzie można podejmować ważnych rzeczy dla miasta, ważnych decyzji. Miasto będzie zarządzane jakby nie w pełni i uważam, że nie jest to dobre dla miasta. Dlatego biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, ja nie wezmę udziału w referendum i będę prosił wszystkich, którzy mnie popierają lub dadzą mi szansę do kończenia kadencji, o to, aby pozostali w domu i podjęli taką właśnie decyzję. No ale część osób, zwłaszcza starszych, mówi, że oni zawsze chodzą na wybory, a co gorsza dla pana, twierdzą, że chcą pana ratować. Tak, to prawda. Z chwilą, kiedy został ogłoszony termin referendum, muszę powiedzieć, ku takiemu miłemu zaskoczeniu bardzo dużo mieszkańców, organizacji się zgłasza, żeby pomóc. Tutaj akurat uważam, że dokonanie wyboru, a jest to wybór, udział w referendum, też jest jakby formą demokracji. Trzeba osiągnąć próg wyborczy, czyli żeby referendum był ważny i nie pójście na referendum jest wyborem. Komitet referendalny przygotowuje całą akcję reklamową, propagandową, żeby przekonywać do udziału w referendum. Czy pan z kolei przygotowuje kontrakcję? Czy jako prezydent nie zamierzam włączać się w akcję referendalną. Chcę normalnie pracować. Wiele rzeczy ważnych dla miasta właśnie teraz się kończy, bo taki jest schemat działania przez kadencję. Pierwsze trudne decyzje podejmuje się na początku kadencji, a w trzecim, czwartym roku widać efekty ciężkiej pracy. Dlatego uważam, że nie zamierzam się włączać w kampanię antyreferendalną. Po prostu będę robił swoje. Jako Tomasz Wątuła, mieszkaniec tego miasta, powiem tylko jedno, że jeżeli ktoś popiera Tomasza Wątułę i chce pozwolić mu dokończyć kadencję, proszę, żeby został w domu. Trochę nieufności wkrada się w odbiór pana inicjatyw w ostatnim czasie, bo jednak można odnieść wrażenie, że taka aktywność wiąże się jednak z inicjatywą referendalną. Że gdyby nie to referendum, to pewnie dalej byśmy mieli kolejne spotkania na temat hospicjum, a nie jasne deklaracje w temacie nie hospicjum, a oddziału paliatywnego. Nie zgodzę się, panie redaktorze, i też nie dam się ubrać w takie sądy, że jest referendum, to należy wstrzymać wszystkie działania. Czy to znaczy, że być może w przyszłym tygodniu będziemy mogli już spotkać się z inwestorem i powiedzieć, nie, poczekajmy, bo jest referendum. Nie kończmy budowy jednego czy drugiego bloku, bo jest referendum. Może autobusy powinny przestać jeździć, bo jest referendum. Nie, tak nie może być. A co do hospicjum, chcę powiedzieć tak. Od kilku kadencji wszyscy radni miasta, powiatu, poprzedni prezydent,
prezydent, starosta mówili, jest potrzebne hospicjum. Dzisiaj mamy jasną odpowiedź starostwa. Nie, nie będziemy tworzyli w szpitalu oddziału paliatywnego. Trzymamy za was kciuki. Jest to jednoznaczne i jakby klarowne stanowisko powiatu. Mimo tego, że przez 3 lata, zgodnie z naszą umową, miasto wspierało działania powiatu i szpitala, przekazując znaczne środki finansowe na przygotowanie miejsca pod oddział paliatywny. Dlatego uważam, że obiecaliśmy wszyscy naszym mieszkańcom, zwłaszcza rodzinom i pacjentom, że będzie oddział paliatywny i koniec polityki, bo to jest polityka, czas na działania. A czemu oddział paliatywny, a nie hospicjum? I czym się różnią te dwie instytucje? Są dosyć istotne różnice, dlatego że oddział paliatywny jest oddziałem spełniającym wszystkie wymagania i standardy oddziału szpitalnego. Między innymi można tam przetaczać krew pacjentom, którzy mają anemię wtórną w przebiegu chorób nowotworowych. A hospicjum jest takim szczególnym miejscem, no, dosyć tak smutno kojarzącym się i pacjentom, i rodzinom. Dlatego po konsultacjach z panią dr Pyszkowską, która jest konsultantem regionalnym z medycyny paliatywnej, ona wydała opinię, że na terenie miasta, jeżeli ma być utworzony, to oddział paliatywny, z tego chociażby względu, że najlepszym miejscem na spędzenie ostatnich chwil jest dom. I tutaj będziemy kładli nacisk na zapewnienie takiej opieki hospicyjnej domowej, a oddział paliatywny ma być tylko takim etapem przejściowym, żeby w pełni, żeby pomóc medycznie pacjentowi, a ostatnie chwile pozwolić mu wśród bliskich spędzić. Czyli jeżeli powstanie oddział paliatywny, nie powstanie już hospicjum, czyli to jakby jest zamiennie, tak? Tak. Tak, zamiennie, wynika to ze standardów medycznych i uważam, że koniec polityki i trzeba podjąć jasne i klarowne decyzje. Mam nadzieję, że na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, o której zwołanie prosiłem, zostanie podjęta jednoznaczna decyzja ze strony miasta. Tak, miasto chce, ogłaszamy konkurs lub wskazujemy inną drogę, żeby niezwłocznie powstał oddział paliatywny. Proszę Państwa, zacznę od słów, którymi zatytułowaliśmy dzisiejszą konferencję prasową. Kędzierzyn-Koźle powinien wygrywać tak jak Zaksa, jak chluba i duma Kędzierzyna-Koźla. Kędzierzyn-Koźle powinien zawsze w rankingach samorządowych być w Final Four wspólnoty samorządowej miast tego typu w kraju. Dlaczego tak nie jest? Myślę, że wielu kędzierzynian znalazło odpowiedź na to pytanie, podpisując wniosek o referendum w ilości blisko 6 tysięcy podpisów, które zostały pozytywnie zweryfikowane. Od chwili referendum liczymy na to, że ta data 17 listopada będzie datą przesądzającą o tym, że Kędzierzyn wreszcie nabierze tego rozpędu. Że Kędzierzyn stanie się takim miastem, które będzie wygrywało tak jak Zaksa. Będzie zawsze w Final Four samorządów w całym kraju, będzie przodował w tych samorządach, będzie dobijał się o czołówkę tych samorządów, co oczywiście będzie skutkowało pozytywnie dla mieszkańców tego pięknego miasta. Bycie w Final Four to korzyść dla mieszkańców tego miasta. Liczymy na to, liczę na to osobiście, że to referendum 17 listopada przesądzi o tym, że Kędzierzyn zapoczątkuje swoją drogę w Final Four samorządów terytorialnych podobnych rozmiarów w całym kraju. Życzę sobie tego i życzę tego wszystkim mieszkańcom tego pięknego miasta. Tak jak Państwo sobie przypominacie, ostatnią moją konferencję, naszą konferencję prasową tutaj w tym miejscu powiedziałem, że struktura Prawa i Sprawiedliwości w Kędzierzynie-Koźlu mocno zaangażuje się w tą akcję referendalną. Nie muszę dowodzić tego, że od początku byliśmy bardzo mocni w zbieraniu podpisów. Uczestniczyliśmy w Komitecie Obywatelskim w 3-osobowej mocnej delegacji. Jest to cząstka naszego sukcesu w zebraniu tych podpisów i w tym, że to referendum jest skuteczne. Cieszymy się, tak jak cały komitet referendalny, tym, że podpisy zostały zweryfikowane pozytywnie, został wyznaczony termin przeprowadzenia referendum na 17 listopada. No i w tej chwili wszystko w rękach mieszkańców Kędzierzyna-Koźla. Wspieranych oczywiście przeze mnie
I duchem, i ciałem. Będę tutaj obecny, tak jak deklarowałem ostatnio, no dzisiaj macie Państwo dowód tego. Jestem dzisiaj i będę w Kędzierzynie Koźlu, jeżeli będzie potrzeba, co tydzień. Wczoraj struktura kędzierzyńsko-kozielska Prawa i Sprawiedliwości zebrała się, uzgodniła, ustaliła pewien kalendarz przedsięwzięć na najbliższy czas. Nie ukrywam, że do tego 17 listopada ustaliła, jak podzieli między sobą te zadania, których będzie ogrom do 17 listopada, tak ażeby 17 listopada to było takie święto mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Święto zakończone odpowiednią frekwencją, tak żeby referendum było skuteczne. Ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, bo naprawdę Kędzierzyn zasługuje na to, ażeby mieć taką władzę, która doprowadzi to miasto do Final Four w kategorii samorządów terytorialnych. Uważam, że sytuacja Kędzierzyna Koźla na chwilę obecną troszeczkę przypomina sytuację dziurawej łodzi, w której władze Kędzierzyna Koźla zamiast załatać dziurę decydują o tym, ażeby mieszkańcy jakimiś kubkami, czy szklankami, garnkami wybierali tą wodę z tej tonącej łodzi. My proponujemy załatanie dziury, nabranie rozpędu i rozwój Kędzierzyna Koźla. Myślę, że ten rozwój będzie pozytywem dla wszystkich mieszkańców tego pięknego miasta. Jeżeli chodzi o strategię poszczególnych działań Prawa i Sprawiedliwości, to proszę Państwa, po pierwsze, będziemy chcieli wyjść do mieszkańców. I to już zostało postanowione, to zostało przesądzone. W dwóch kolejnych niedzielach tego jeszcze miesiąca, czyli 13 października i 20 października, odbędą się i w Kędzierzynie po jednej stronie rzeki i w Koźlu po drugiej stronie rzeki odbędą się dwa otwarte spotkania, duże spotkania, tak tego sobie życzymy, z mieszkańcami tych dzielnic, Kędzierzyna i Koźla. Spotkania będą zorganizowane przez strukturę. Komunikat o tych spotkaniach będzie przekazany wszystkim Państwu. Dzisiaj tylko wskazuję te daty, bo do tego 13 jeszcze troszeczkę czasu mamy. No niespełna dwa tygodnie, ale to jest odpowiednia ilość czasu, żeby taki komunikat do mieszkańców i Kędzierzyna, i Koźla dotarł. Serdecznie zapraszam niniejszym za pośrednictwem Państwa wszystkich mieszkańców Kędzierzyna Koźla, którzy o przyszłości tego miasta chcą porozmawiać. Na pewno na tych spotkaniach będę z radnymi Kędzierzyna Koźla, z strukturą kędzierzyńsko-kozielską przekonywał do tego, ażeby pójść na referendum. To jest nasz główny cel. Podobnie jak podejrzewam cel Komitetu Obywatelskiego Komitetu Referendalnego. Oczywiście, tak jak Państwu deklarowałem, nie robimy nic wbrew komitetowi. Chcemy tutaj współpracować z komitetem. To jest szereg naszych przedsięwzięć, ażeby przekonać jak największą ilość mieszkańców Kędzierzyna Koźla do wzięcia udziału w referendum. To, co zrobi komitet, będzie tylko wartością dodaną. Albo odwrotnie, żeby być skromnym, bo skromność zawsze popłaca, my będziemy stanowili wartość, nasze działania będą stanowiły wartość dodaną do działalności Komitetu Obywatelskiego. Tego byśmy chcieli. Im więcej tego typu inicjatyw zostanie przeprowadzona, tym lepiej. A więc pierwsze przedsięwzięcie są dwa otwarte spotkania. Uzgodniłem z działaczami Prawa i Sprawiedliwości w Kędzierzynie Koźlu, z Komitetem Kędzierzyńsko-Kozielskim, że albo przed, albo po tych spotkaniach, i pierwszym, i drugim, czyli i 13, i 20, proszę mieszkańców Kędzierzyna Koźla, dzielnic kędzierzyńsko-kozielskich, ulic kędzierzyńsko-kozielskich, ażeby spodziewali się mojej wizyty u nich w domach. Będę prosił o to pokornie, ażeby była możliwość porozmawiania indywidualnego. To jest ta kampania indywidualna,
którą również zapowiadałem przy ostatniej konferencji prasowej. Będę chciał porozmawiać z mieszkańcami Kędzierzyna Koźla w ich domach o tym, jak doprowadzić do tego, żeby Kędzierzyn Koźle był w tym Final Four samorządów terytorialnych miast takiej wielkości jak Kędzierzyn Koźle. A więc 13 i 20 oprócz spotkań otwartych moje wizyty w domach Kędzierzynian Koźlan. Już się na te wizyty, na te rozmowy cieszę. Drugim przedsięwzięciem, które zostało uzgodnione w ramach struktury, jest podział Kędzierzyna Koźla, strukturalny podział Kędzierzyna Koźla na 7 fragmentów miasta. Patrz okręgów wyborczych, tak to można również odbierać, gdzie w strukturze nastąpi przydział osób odpowiedzialnych za prowadzenie w tych częściach, w tych 7 okręgach kampanii bezpośredniej, czyli również odwiedzania mieszkańców miasta. Jeżeli tylko mnie się uda, również dołączę do tych pewnych wybiórczo oczywiście, bo to trudno byłoby czasowo sprostać temu, ale na pewno wybiórczo dołączę do tej kampanii bezpośredniej. Jeżeli będzie zapotrzebowanie na spotkania otwarte w tych 7 częściach, w 7 okręgach Kędzierzyna Koźla, również jestem do dyspozycji. Naprawdę chcę się zaangażować w zmianę w tym mieście, w zmianę na lepsze w tym mieście bardzo, bardzo mocno. To są, proszę Państwa, takie najważniejsze przedsięwzięcia dla Kędzierzyna Koźla, ponieważ to miasto zasługuje na więcej. I ja myślę, że 17 listopada kędzierzynianie w sposób kulturalny, miły, uprzejmy powiedzą panu prezydentowi Wantule, temu panu już dziękujemy. Tego życzę mieszkańcom Kędzierzyna Koźla, bo naprawdę Kędzierzyn Koźle zasługuje na to, ażeby być w czołówce tych miast, które prężnie się rozwijają. Mimo trudności, no wielu trudności, ale w których władza nie jest zajęta samym sobą, czy samą sobą, gdzie nie ma niezdrowej atmosfery, jakichś tam zawiadomień do policji, prokuratury, SMS-ów przedziwnych, tylko rzeczywiście, że władza robi wszystko, żeby żyło się tutaj w tym mieście lepiej. Wszystkim. Nie tylko władzy, ale wszystkim, żeby żyło się lepiej. Rozmowach z rządem, po rozmowach wielokrotnych z panem ministrem Piechocińskim, panią wiceminister Klik, także z premierem Donaldem Tuskiem, dochodzimy do przekonania, że szybciej nam wystartuje połączona strefa Wałbrzysko-Opolska czy Opolsko-Wałbrzyska. Natomiast strefa katowicka musi przyjąć do wiadomości, że jeśli nie będzie dalej żadnych inwestorów, to my będziemy wszystko robili, żeby te tereny, które nie są ich własnością, przejmować, czyli w szczególności tereny ANR-u zaliczone do podstrefy katowickiej. To będziemy, myślę, skutecznie robić. Czyli bliższa koszula ciału, nawet w przypadku szukania inwestorów. Tutaj nie przyjmuję pan argumentacji prezesa Wojaczka, że on szuka na równi, czy tu, czy tu. Nie wierzę w to, bo od tego znakomitego terenu w Ujeździe, 25 km, mamy ogromne zagospodarowane tereny w podstrefie gliwickiej, prawda? Tam już nie ma miejsca, prawda? Dziesiątki firm powstało i nikt mi nie udowodni, że tutaj 25 km jest oto przepaść, prawda? Inny świat i tak dalej, itp. Nic z tych rzeczy. Kiedy mogłaby ta podstrefa opolsko-wałbrzyska powstać? Myślę, że początek przyszłego roku, pierwszy kwartał, przełom pierwszego, drugiego powstanie.
Panie marszałku, pesymiści dzisiejszej konferencji podkreślają, że najważniejszy jest kapitał ludzki. My w najnowszej perspektywie unijnej, no źle to zabrzmi, ale chwalimy się brakiem tych ludzi. Czy nie obawia się pan tego, że właśnie będzie to wykorzystane przeciwko temu pomysłowi na rozwój? Panie redaktorze, co mamy się chwalić tym, że nie mamy ludzi? No przecież to jest oczywiste. To jest rzeczywistość. Tak to wygląda. Ale przecież to wcale nie znaczy, że nie ma tutaj ludzi, bo mamy te bezrobocie na poziomie powyżej średniej krajowej. To po pierwsze. Po drugie, powinniśmy stworzyć warunki, żeby tutaj ludzie chcieli nasi wrócić. To jest 115 tysięcy ludzi pracujących na Zachodzie. I oni nie oczekują, proszę wierzyć, to są badania prowadzone faktycznie w regionie, oczekują takiej płacy jak tam. Absolutnie nie. Za 50-60% tego, co tam zarobi, jest w stanie wrócić i pracować tutaj, bo będzie koszty, jakby można powiedzieć, życia będą tańsze. I do tych ludzi będziemy adresować właśnie namawianie ich na powrót. Jeszcze jedna rzecz. 115 tysięcy ludzi pracuje, głównie młodych na Zachodzie, głównie w Niemczech, ale ta ilość nie wzrasta już też. To się zbilansowało. Inaczej mówiąc, saldo wyjazdów, saldo jakby powrotów jest w tej chwili zerowe od paru lat, ale nam chodzi o to, że co najmniej połowa, 50-60 tysięcy tych młodych ludzi wróciło, tutaj pracowało, tu chciało jakby dalej swoje perspektywy życiowe realizować, a w efekcie to oczywiście planować tutaj rodziny. Panie profesorze, dzisiejsze spotkanie służyło czemu tak naprawdę? Tak naprawdę to przedyskutowaniu, czy w Opolu może powstać opolska specjalna strefa ekonomiczna jako instrument wsparcia opolskiej specjalnej strefy demograficznej. Głosy są oczywiście podzielone, zwłaszcza wśród prezesów firm zarządzających strefami tymi, w których znajdują się grunty opolskie. Niektóre z tych głosów są bardzo cenne. Przy tworzeniu koncepcji dla Opola trzeba będzie wziąć pod uwagę. Prezes Wojaczek, prezes katowickiej strefy ekonomicznej, który nawet nie znalazł czasu, że tak bardzo jest zapracowany, powiedział, że nie uda się to, że to nie ma szans. Opolska strefa ekonomiczna nie ma szansy powstać. Pan uważa, że to zbyt kategoryczny sąd, czy to tylko próba nastraszenia? Ja chciałbym powiedzieć, że to fajnie, że pan prezes Wojaczek i prezesi dwóch pozostałych stref tutaj przyjechali. Więc to, że pan prezes Wojaczek musiał troszeczkę wcześniej wyjść, to wcale z tego powodu gromów na jego głosy, na jego głowę jako współorganizator tej konferencji nie rzucał. Wracając do pytania o samą strefę, czy no pan powiedział kategorycznie, nie zostawił tutaj pola manewru, mówił nie, to się nie uda, to nie ma sensu. W kwestiach prawnych to nie będzie łatwe, ale to wcale nie jest tak zupełnie niemożliwe. Dlatego marszałek Sebesta słuszno miał koncepcję postępowania małymi krokami. Pierwszy mały krok to poszerzenie strefy wałbrzyskiej o strefę opolską, a potem zobaczymy. A pana zdaniem bliższa koszula ciało? Rzeczywiście jest tak, że trzeba mieć własną strefę, żeby się doczekać inwestorów? Nie, można się doczekać inwestorów nie mając w ogóle specjalnej strefy ekonomicznej, ale jeżeli już coś mamy robić, to z instrumentów, które w tej chwili są dostępne, można spróbować korzystać. Specjalne strefy ekonomiczne to, jak mówiłem dzisiaj na konferencji, nie jest wynalazek polski ani wynalazek ostatnich czasów. Taka pierwsza to powstała w starożytności jeszcze w Cesarstwie Rzymskim, a przecież Opole jest specjalną strefą ekonomiczną od roku 1217, bo przypomnijmy, że lokacji miast na prawie magdeburskim to właśnie było tworzenie specjalnych stref ekonomicznych, stref, w których ostatnicy mieli lepszy system podatkowy niż naokoło i lepsze sądownictwo. A pana dusza liberała nie cierpi, że my tutaj tak ekscytujemy się strefami ekonomicznymi. Bądź co bądź, to jednak jest preferowanie jednych inwestorów kosztem drugich. Oczywiście uważam, że najlepiej by było, gdyby Polska była jedną wielką specjalną strefą ekonomiczną od Bałtyku do Tatr, ale to jest nierealne w dzisiejszych warunkach. Natomiast wykorzystywanie tych stref, które już istnieją, jest całkowicie realne, ono przynosiło zawsze skutki. No, oczywiście często bywało się to kosztem tych terenów, które w specjalnych strefach się nie znalazły, ale tak jest na całym świecie. A jak mówił trener Górski, trzeba grać jak przeciwnik pozwala. Panie prezesie, czy
naszemu miastu dobrze jest w strefie ekonomicznej w Katowicach, czy lepiej by nam było w opolskiej strefie ekonomicznej? Odpowiem nie wprost. W katowickiej specjalnej strefie ekonomicznej jesteśmy od kilku lat. Na szczęście, to mogę już dzisiaj powiedzieć, pierwszy inwestor złożył w tej chwili wniosek o działanie na terenie Pola Południowego, także mamy szansę, że to Pole Południowe, czyli ten zasadniczy teren inwestycyjny, będzie powoli zagospodarowywany. Na pewno to, co dzisiaj na konferencji było wielokrotnie podkreślane, że koszula bliższa ciału, tak, to znaczy, że lepiej byłoby zarządzać specjalną strefą ekonomiczną terenów działających na Opolszczyźnie z Opolszczyzny, tak z Opola, niż z Katowic czy z Wałbrzycha. Natomiast specjalne strefy ekonomiczne są jednym z ważnych, ale tylko jednym z instrumentów, które powodują, że dana miejscowość, dany region jest atrakcyjny dla inwestorów, jest atrakcyjny inwestycyjnie. Także nie możemy zapominać, że powinniśmy podejmować także inne działania, nie tylko tworzyć nowe strefy ekonomiczne bądź przekształcać istniejące strefy ekonomiczne w nowe projekty. Także odpowiadając już, nie uciekając od odpowiedzi na pytanie, oczywiście, że lepiej byłoby, gdyby strefa ekonomiczna była zarządzana z Opola, a nie z Katowic. Natomiast to nie jest też tak, że jak zmiana zarządzającego strefą nagle spowoduje, że staniemy się bardziej atrakcyjny. Nie, tak naprawdę to musimy nad tym pracować tutaj w Kędzierzynie. Stąd też te inicjatywy, które podejmujemy w mieście. Prezes specjalnej strefy ekonomicznej z Katowic mówi wprost, że ulokowali pieniądze w Ujeździe, więc na pewno będą szukać tam inwestorów. Czy to nie jest tak, że będą bardziej się martwić o swój fragment strefy w Ujeździe niż u nas? Ale bym powiedział tak, ale my ulokujemy nasze pieniądze, czy lokujemy na terenach Kędzierzyna i będziemy się bardziej martwić o Kędzierzyn, Koźle niż Ujazd. A już całkiem serio, powiem, każda inwestycja w regionie Kędzierzyna, także w Ujeździe, będzie na pewno z korzyścią dla Kędzierzyna. Także myślę, że należy tylko oczekiwać i wymóc na zarządzie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, żeby wreszcie tych inwestorów do Kędzierzyna, do Ujazdu przyprowadziła, tak? Bo do tej pory większość inwestorów, z którymi rozmawiamy w tej chwili, którzy podjęli już decyzje inwestycyjne o tym, że chcą inwestować w Kędzierzynie, niekoniecznie też w specjalnej strefie ekonomicznej, to są inwestorzy, których pozyskaliśmy dzięki współpracy z naszymi lokalnymi firmami, czy lokalnymi, no to są potentaci typu Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn, więc te pierwsze inwestycje będą dzięki współpracy Miasta Parku Przemysłowego Grupy Azoty, a nie dzięki specjalnym działaniom specjalnych stref ekonomicznych. Specjalne strefy ekonomiczne pozwolą jedynie na skorzystanie przez inwestorów z dodatkowych korzyści finansowych, jakie daje działanie w strefie. Pierwszy etap to były wakacje ubiegłego roku, drugi etap to wakacje tego roku. Dlaczego wakacje? Dlatego, że jest to dach mansardowy, który zahacza o sale lekcyjne, więc nie sposób było prowadzić po prostu zajęć lekcyjnych w trakcie remontu. Co teraz? Co w zasięgu? Nie, Pani dyrektor, dzisiaj super uroczystość, otwarcie, w zasadzie odsłonięcie już tych dokonań robotników, którzy pracowali przez wiele miesięcy nad tym dachem i nie tylko. Jak ważna była ta inwestycja? Inwestycja była bardzo ważna z tego tytułu, że dach liczył ponad 100 lat, tyle ile lat liczy budynek szkoły. W związku z czym było wiele dziur, prześwitów, sypały się dachówki. Boisko sportowe, szkolne znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z budynkiem, tutaj stoimy na nim i po prostu te dachówki również w czasie wielkich wiatrów sypały się
leciały z dachu. To groziło bezpieczeństwu uczniów, pracowników. Był taki moment, że nawet wyłączyliśmy boisko szkolne. Poza tym no, te dziury powodowały to, że po prostu woda ciekła na strych, zaciekały sale na trzecim piętrze. Zimą było zimno, latem było zbyt gorąco. Więc no, inwestycja była bardzo, bardzo potrzebna i bardzo cieszę się, że udało nam się ją zakończyć w stosunkowo krótkim czasie. Tak jak wspomniałam, wszelkie prace od samego zamysłu poprzez zgody budowlane, konserwatorskie, projekty i tak dalej trwały ponad 2,5 roku. Zakończyły się w sierpniu tego roku. Inwestycja, tak jak mówię, była duża, pochłonęła 817 tysięcy złotych. Powierzchnia dachu, jaka jest pokryta, zrobiona, to jest termomodernizacja, więc ocieplenie również, to jest powierzchnia 1700 metrów kwadratowych. Stąd też było to rozbite na dwa etapy. Pani dyrektor, czy to już załatwia sprawę remontów w szkole, którą pani kieruje, czy też to dopiero początek? Nie, nie, mam nadzieję, że to jest dopiero początek i mam nadzieję, że radni naszego powiatu przychylą się również do kolejnych inwestycji, mianowicie potrzebna jest elewacja szkoły, potrzebna jest termomodernizacja sal gimnastycznych, a żeby ten efekt cieplny uzyskać właściwy, a żeby uzyskać oszczędność, no to zaczniemy, już w tej chwili jest projekt termomodernizacji sal gimnastycznych, to jest taka konieczność. Mam nadzieję, że może w przyszłości uda nam się wymienić całe centralne ogrzewanie. I chciałam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Sam budynek zespołu szkół numer 1 jest bardzo dużym budynkiem, główny budynek. Natomiast w skład wszystkich obiektów naszej szkoły wchodzi jeszcze budynek po byłym internacie szkoły, w którym znajdują się trzy ważne instytucje dla miasta, mianowicie poradnia pedagogiczno-psychologiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i warsztaty terapii zajęciowej. One również ogrzewane są, zasilane, że tak powiem, z jednej instalacji centralnego ogrzewania, wspólnej dla tych instytucji i szkoły. I czasami potrzeby nasze są różne, więc no wypadałoby zmodernizować, unowocześnić tak, ażeby była bardziej mobilna ta instalacja. Myślę, że wszyscy się tutaj sprawdzili i w imieniu zarządu i wszystkich radnych chciałem pani dyrektor podziękować i pogratulować. Także wszystkiego dobrego. Panie starosto, dzisiaj zakończenie inwestycji o blisko, o ponad 800 tysięcznej kwocie, remont dachu i termomodernizacja tego dachu, ale potrzeb jest dużo, dużo więcej. Czy powiat jest w stanie podołać kolejnym zadaniom? No oczywiście jesteśmy tak bogaci jak społeczeństwo, także myślę, że też nikt z naszych mieszkańców nie potrafi w jednym czasie wyremontować budynku, kupić samochodu, wyposażyć jeszcze tego budynku. Także robimy to sukcesywnie i myślę, i skutecznie. Na pewno powiat dysponuje pewnymi środkami. Także w tym wypadku akurat jedną z największych inwestycji w sensie naszych obiektów szkolnych to właśnie jest ten dach. W poprzednim roku skończyliśmy dach w liceum. Także sukcesywnie co roku do pewnych działań przystępujemy. Zresztą niech zauważcie Państwo, że także Aleja Lisa jest remontowana i kilka elementów. No, świata nie przewrócimy przy budżetach, które są. Do tego jeszcze przychodzą nowe zadania, które praktycznie nie są pokrywane, nie mają środków finansowych, ale cieszymy się z tego, że sukcesywnie, powolutku realizujemy pewne nasze cele. Kędzierzyński ogólniak od dawna się dopomina także o remont i to całej elewacji, termomodernizację. Czy doczekają się wreszcie? No myśmy tam zainwestowali w salę gimnastyczną, także to była inwestycja 6-milionowa, ponad 6 milionów. Na początku ceny szacowane były na 10, po przetargu 6,5 miliona. Tutaj liczyliśmy na dofinansowanie środków zewnętrznych. Się okazało w ostatnim momencie, no jakoś były dofinansowane inne powiaty, nie powiat kędzierzysko-kozielski. Dlatego musieliśmy zrealizować całą inwestycję i to troszeczkę tąpnęło, to jest 3 miliony dodatkowych środków. Także w tym czasie nie można było robić elewacji, bo planowaliśmy od razu kompleksowo. Myślę w najbliższym czasie, jako że korzystamy tutaj z naszego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. On jest coraz mniejszy. Wynika to z tego, że coraz lepiej funkcjonują firmy. To jakby są kary za zaśmiecanie środowiska. Po prostu jest mniej kar, bo firmy bardziej dbają o środowisko. Lepiej działają i to jest, ja uważam, to jest bardzo pozytywne zjawisko. Jak na początku powiatów to była kwota gdzieś koło 3 milionów 600 na rok, to w tym wypadku mamy około 800 tysięcy. Także to już jest pewna różnica i z tego funduszu właśnie finansujemy te wszystkie przedsięwzięcia. Myślę, że liceum też się doczeka tych elewacji. W
Marek Sołtysiak, który sam komponuje swoje piosenki, pisze teksty, sam je wykonuje i ostatnio, jak Państwo już zapewne wiedzą, zdobył pierwsze miejsce na Wrzosowisku. Tak, to prawda, zdobyłem pierwsze miejsce na Wrzosowisku, ale myślę, że Państwo wiedzą właśnie dzięki telewizji TVM tutaj w Kędzierzynie, która relacjonowała to wydarzenie. Tak się jakoś składa, ale tam nie było pewnej piosenki, którą chcielibyśmy usłyszeć. Jednak zanim do niej przejdziemy, to powiedzmy o tym, że wcześniej wzniosłeś się na szczyt. No tak, jeżeli można tak nazwać pierwsze miejsce na tak prestiżowym festiwalu jak Wrzosowisko w Kędzierzynie-Koźlu, jako jeden z niewielu mieszkańców tego miasta, to chyba był szczyt. No ale wcześniej chyba było jeszcze coś wyższego, biskupia kopa. Rozmawiamy o festiwalu na Kopie Biskupiej, tak, praktyczny festiwal, taki bardzo praktyczny. Pamiętam, że ci się spodobał Szanty na Kopie. Byłeś zaskoczony, że piosenka marynistyczna na takiej wysokości, ale tak, bardzo sympatyczny festiwal, również zakończony sukcesem, miejsce w pierwszej piątce. W zasadzie to było 5 równorzędnych pierwszych miejsc. A skąd przywiozłeś gitarę? Gitarę przywiozłem właśnie z Kopy Biskupiej, z tego festiwalu i podjąłem już wracając do domu decyzję o przekazaniu tego instrumentu dla jednej z fundacji. Zresztą mam nadzieję, że to chyba dobry pomysł, bo fundacja wykorzysta ten instrument dużo lepiej niż ja. Dziękujemy serdecznie za ten dość nietypowy prezent. Przyznam szczerze, że na ten moment nie mam pojęcia, jak, co z nim zrobimy, ale myślę, że uda się go jakoś sensownie wykorzystać. Nie wiem, może dzięki jakiejś aukcji zdobędziemy parę groszy na rehabilitację bądź leczenie jakiegoś dziecka. Nie wiem, zobaczymy. Na pewno postaramy się, aby ten nietypowy prezent wykorzystać jak najlepiej. Dziękujemy, Mareczku. Na festiwalu niestety nie mogliśmy nagrać piosenki, która, jak mówiłeś, powstała w 14 godzin przed festiwalem. Ja mam nadzieję, że dzisiaj ją naszym telewidzom zaśpiewasz. Postaram się ją zaśpiewać. Nie wiem, czy zaśpiewamy ją całą. Jest to dosyć mroczna piosenka, która powstała. Się wystraszyłem. No takie były opinie, co prawda. Ktoś na końcu stwierdził, że jednak coś w sobie niesie. Ja myślę, że tu ostatnie wersy wyjaśnią wiele rzeczy. Nie tylko dla mnie, mam nadzieję, że tobie również. Utwór powstał faktycznie na 14 godzin przed występem festiwalowym. Nikt, jak to już podkreślałem w poprzednim wywiadzie, nikt nie miał możliwości wysłuchania ani tekstu, ani muzyki. To było bardzo spontaniczne zachowanie. Nikt, czyli ja też nie miałem okazji, Państwo też nie, bo nie mogliśmy tego niestety nagrać. Już kiedyś mówiłeś mi, że wydasz płytę solową. Tak, no wydam płytę z moimi utworami, ale na pewno nie będzie solowa. Mam tutaj duże wsparcie przyjaciół z tego miasta, ludzi, którzy grają, którzy... O, to tym ciekawsze. Zadeklarowali chęć wyjścia ze mną na scenę. Mam nadzieję, że wiele nazwisk, które się pojawią na tej płycie, to będą w 100% kędzierzynianie, bo to chyba tak ma być, że muzyka, która tutaj powstaje, powinna być wspierana przez tych, którzy tu mieszkają i którzy też są znani poza naszym miastem Kędzierzynem. Ale zwykle wydanie płyty nie jest możliwe dzięki sponsorom, tylko i wyłącznie takie płyty są wydawane, bo artyści, no cóż, do bogatych nie należą. Tak, to prawda. I to nie tylko jest mój problem, to jest chyba problem wszystkich ludzi, młodych ludzi, którzy zaczynają gdzieś tam swoją drogę z muzyką. Rozbijamy się wiecznie o finanse, wiecznie. Ciągle jest ich za mało, może to nabierałoby większego pędu, ale tak są pieniądze dzielone, nie inaczej na chwilę obecną i ratujemy się ludźmi, którzy spotykają nas na swojej drodze i sami wyciągają do nas rękę. Twoja twórczość się rozwija i owszem, ale również są tacy, którzy ci w tym pomagają. Tak, mam taką grupę przyjaciół, ludzi zaprzyjaźnionych ze mną, którzy mnie wspierają i tutaj chciałbym w tej chwili, kłaniając się nim bardzo nisko, wymienić i nazwy firm, i nazwiska osób, które są mi znane, które mnie wspierają. Może to rzadko przyjęte w telewizjach, ale mam nadzieję, że ta telewizja, to telewizja Kędzierzyn-Koźle, TVM i będzie można te nazwiska wymienić. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie podziękować i nie wyróżniam tutaj. Wszyscy z tych ludzi wspierają mnie w ten czy w inny sposób. Chciałbym podziękować panu Ryszardowi Szejnie i pani Maria Białej. To firma Spichlerz-Raszowa, panu Andrzejowi Radziemowskiemu, Sobieski, panu Krzysztofowi Zamczeskiemu z firmy Zamkon, panom z firmy Złommax, a także Fundacji dla Dobra Publicznego pana Mariana Saski. Chciałbym również podziękować bardzo serdecznie firmie Agencja Pracy Access.
No i oczywiście menadżerom i właścicielom hotelu i restauracji, w której się znajdujemy, hotelu Hugo. To właśnie dzięki Państwu jestem w tym miejscu, w którym jestem. Po prostu dziękuję. Właśnie otrzymaliśmy od pana Marka Sołtysiaka przepiękny prezent z jeszcze piękniejszym cytatem. Bez ludzi takich jak wy sztuka byłaby tylko pustym słowem. Marek Sołtysiak. Dziękujemy ci serdecznie, Marku. Historia z Markiem jest bardzo ciekawa. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Wraz z małżonką byliśmy na zakupach w Odrzańskich Ogrodach, gdzie Marek dawał swój koncert. To było zauroczenie. Staliśmy przez 15 minut wpatrzeni w Marka, słuchając jego muzyki. Gdy koncert się skończył, podeszliśmy do niego z oczywistym pytaniem. Dzień dobry, chcieliśmy kupić pana płytę. Usłyszeliśmy krótką odpowiedź. Niestety płyty jeszcze nie nagrałem. Krótkie spotkanie w hotelu Hugo po tej rozmowie na kawie i obecnie razem z Markiem pomagamy mu nagrać jego debiutancką płytę. A Marek w każdy czwartek koncertuje w restauracji hotelu Hugo dla nas i dla naszych gości. Za to bardzo dziękujemy serdecznie. No i dzięki Hugo ukaże się płyta. Tak, dzięki Hugo ukaże się płyta, ale myślę, że nie tylko dzięki Hugo. Tutaj taka informacja, której jeszcze nie miałeś. Pracę nad okładką do płyty rozpoczęła moja przesympatyczna przyjaciółka, która projektowała między innymi okładki dla Wolnej Grupy Bukowina. I zrobi to też z serducha w ramach przyjaźni i tego, że spotykamy się na festiwalu. No to już proszę Państwa, dzięki samej okładce płyta będzie popularna. Ja myślę, że nie, niech ta muzyka sama się broni. Jeżeli się nie obroni, to znaczy, że robię to w zły sposób albo nie trafia to tam, gdzie powinno. Ja już Ci kiedyś powiedziałem, że 2, 3 czy 2 tysiące osób, które słuchają, to nieważne, jeżeli ci ludzie otrzymują ode mnie jakąś dawkę energii, ewentualnie motywację do tego, żeby żyć inaczej. Róbmy to. Niech każdy z nas to robi. Mi wystarczyło 6 lat wrzosowiska, żeby stanąć na najwyższym podium, czego życzę wszystkim młodym artystom z Kędzierzyna, żebyście mogli w takich warunkach odbierać laury, jak ja w ubiegłą sobotę. Posłuchamy tej mrocznej piosenki. Okaże się, że może aż taka mroczna ona nie jest. Bo nie ma już nic, nawet umarł ból, łez nie ma i słońca zza chmur. Jest mrok i próżnia i chłód, bo nie ma już nic, nawet umarł Bóg. Też nie ma, więc po co tu żyć? I tylko ten mięsień nie przestaje bić i tłoczy tą ciecz, do płuc mi ją gna, jak gdyby za karę miał pożreć mnie świat. Jest mrok i próżnia, i chłód, bo nie ma już nic, nawet umarł Bóg. I umysł wciąż trzeźwy i świeży mam wzrok i myśli jak noże, jak fleszem strzał w mrok. Jest mrok i próżnia i chłód i nie ma już Boga, bo umarł nam Bóg. Oddech miarowy, za krokiem wciąż krok do przodu, przed siebie. Przed siebie, na wprost, jest światło w tunelu. Czy warto tam iść, czy zostać tu na dnie i znów zacząć pić? Jest mrok, próżnia i chłód, bo nie ma już nic, nawet.
przed umarł Bóg. Bo nie ma już nic, nawet umarł ból, łez nie ma i słońca, i słońca zza chmur. Krzysztof Malczewski, prezes Stowarzyszenia Sportowego Kaman Volley, kapitan zespołu, zawodnik. Drugi Kaman Cup, druga edycja, tym razem w Kędzierzynie Koźlu, pierwsza edycja w Kluczborku w 2012 roku. Tutaj dzięki Urzędowi Miasta i Mosirowi udało się zorganizować w większym wymiarze turniej. Gościliśmy zespoły z pięciu państw, drużyny żeńskie oczywiście i męskie, Litwa, Łotwa, Ukraina, Mołdawia i Polska. Także siedem zespołów żeńskich, sześć zespołów męskich, w tym trzy drużyny z naszego kraju, jedna żeńska z Opola i dwie z Kędzierzyna. Rozgrywki trwały przez cały piątek, całą sobotę, przez mecze grupowe do półfinałów i finałów. No, zwycięstwo niestety lub stety dla nas tak, dla drużyn przyjezdnych. Kaman Volley pierwsze miejsce, złoty medal. Drugie, no super, bo pokazała się drużyna druga z Kędzierzyna, K plus D, Rolex Kędzierzyn Koźle. No i trzecie miejsce, Omega Lwów. W kobiecych rozgrywkach wygrała Sixta plus Kowno z Litwy. Drugie miejsce Dauga w Pils Łotwa. Trzecie miejsce drużyna ukraińska Kijów Donieck.
No tak, poziom bardzo wysoki, meczy bardzo dużo. Super, bo wszyscy zadowoleni, organizacja na wysokim poziomie. Także liczymy na to, że w przyszłym roku nie będzie tych zespołów 13, ale być może 23 i z większej ilości państw. Nadmienić należałoby, że w zasadzie jesteśmy prekursorami organizacji takich turniejów w kraju. W związku z tym, że gościmy często za granicą w krajach wschodnich na tych turniejach. Generalnie co miesiąc, co półtorej jesteśmy w krajach ościennych i gramy na turniejach międzynarodowych, na których znajdują się zespoły z różnych krajów. No, postanowiliśmy to samo zrobić w Polsce, no jest coraz większym powodzeniem. Na pierwszym turnieju 9 zespołów, na tym 13, większa ilość państw. Plany są bardzo duże i mamy nadzieję, że doprowadzimy do tego, że więcej żeńskich polskich zespołów pojawi się na parkietach takich turniejów i będziemy mogli gościć je w Kędzierzynie. No jest plan, żeby w przyszłym roku była to większa impreza, większej ilości państw i większej ilości zespołów, bo jak widać bardzo nam się to udało, super to wyszło, wszyscy są zadowoleni i no, dobry wizerunek dla miasta i oczywiście dla naszej drużyny.